Józek! Proszę księdza, Józek! Marian, ty rujnujesz się na darmo. Moje uczciwie zarobione. Od 2 lat dajesz 100 w tej samej intencji. I co, ciągle mało? Ale ta ofiara jest nieskuteczna. Józek, ty mi za Pana Boga nie odpowiadaj, dobra? A to może my zmienimy intencję? Jako pieniędzmi się nie rządź! Ja jemu daję, a nie tobie! Zresztą ja tam swoje wiem. To się nie denerwuj, Maryś. Bóg zapłaci. Panie Boże, w intencji moich dzieci, Zofii i Jana, żeby na ludzi wyszły. Pater noster quies in celi sanctificetur nomen tuum ad venium regnum tuum ad fiat nomen tuum. Kiedy Kosela zacznie przyjmować? Jak zejdzie z pola, ale chyba prawie na pewno możliwe, że jeszcze przed śniadaniem. Ewentualnie. Ja to bym poprosił ze 2 obywateli rosyjskich o bratnią pomoc i wsio. Przecież ten facet totalnie zwariował. Zechce pan spojrzeć? O, numerki wprowadzili. Przyjmie nas. Pojutrze, jeśli nie nastąpią nieprzewidziane trudności w rozprowadzaniu nawozu naturalnego. Czego? No gówna, panie Juliuszu, gówna. Krzysiu! Więcej nikomu krzywdy nie chcę zrobić. Krzysiu! I pecha swojego zatopię. Krzysiu! Krzysiu! Nie skacz! List! Od Koseli z miasta. Od młodego czy starego? Musi od młodego. Ale sama zobacz. Przeczytasz. A jak nie pomyśli, to wtedy skoczy. Panie Józefie! Panie Józefie! Krzysiu! Nie, no znowu! Proszę się ubrać. Ale pecha mnie nawet nie drasło. Taki sam dzień był jak dzisiaj i wcale na burzę nie wyglądało. To co, idziemy? Jej. A widzi Krysia tę chmurkę? Burzowa. Jezu, dokąd ten naród tak jedzie? Słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. Jeszcze raz. To ja, Krysia Tuchałowa. Zielone poproszę. Jestem z miasta. To widać. Jestem z miasta. To słychać. Dziękuję. To widać, słychać i czuć. I czuć. Ale jak nie załatwię mu tego gospodarstwa, to... Jenia! A mówiłem ci, żebyś na dzień czatel spuszczała? Panie Kosela, ja dla pańskiego dobra. Jenia! Widły! Dla dobra pańskich dzieci. Herman dobiega do furtki 6.21. Zobaczymy, ile to panu zajmie. Sześć 18. Niezły. A poza tym dla ciebie to kupiłem. Co, dla mnie? Ja BMW bym wolał. A Lamborghini to co, nie łaska? Czekaj, mógłbym przysiąc, że nosiłaś to wyżej, Krysia. On się usuwa, jak to się będzie działo w takim tempie, to ty jutro... Mam. Urodzisz. Bogu, żem widział, jak Kryśka poduszkę urodziła. Ale się chłopie musiał jednąć. Na chwilę tylko od Krysi odszedłem, a tu Janek przyszedł i poród odebrał.
Na własne oczy widziałem. No wiem, kawale, dobrze będzie. No odebrał poród, dobrze. No sam widzisz, że Kryśka nie dla ciebie. No i nie możesz mieć do Koselu o to pretensji. No co ja zrobię, że ona mi się tak podoba? Chociaż boję się tego jej pecha, żeby się na mnie nie przerzucił. Gorzej z tym, co trzeba będzie temu Markietowi spłacić. Kawała kapitalisty to kurwisyny. One nie popuszczą. Ty nie mogłeś na jakąś tańszą półkę zemdleć? Na jakieś chrupki albo jakieś makarony? Ale się chłopiec znowu. No, jebłem się. Ja jeszcze nigdy z nikim. Nie wierzę. Sam sprawdzisz, przecież się na tym dobrze znasz. Matko Święta, dziewica. Nie chcesz mnie takiej. Są niejakie problemy. 10 lat w zawodzie, 10 lat poszukiwania. Już sądziłem, że dziewictwo to jest jakaś starożytna legenda, że to jest baś z 1001 nocy, a tu masz! A tu mi się trafia własna, prywatna dziewica. Młody! Młody! Wrzuć 2 złote. Dziękuję. A teraz 10. A teraz poszukaj, czy masz 100 złotych. To wszystko, co mam. No to idź do toalety i czekaj tam na mnie. Będę za 5 minut. Kiedy mnie się nie chce? Idź, młody, no. Nie pożałujesz. Minut minęło. Hej. 5 minut minęło i co? Słyszysz mnie? Hej, odezwij się. Taka jesteś? Odejmij moje 12 złotych! A co ty tu? A nie pomyślałeś o mnie? O swojej żonie? Ale jest tylko jeden sznur. Możemy po kolei. Chcesz pierwsza? Nie denerwuj mnie!